Czołem szpejtechy, ja nazywam się Konrad, a w tym filmie przedstawię Wam jeden z moich ulubionych elementów EDC, czyli folder Ganzo F720. Zapraszam. Foldery Ganzo od dłuższego czasu z różnymi modelami zaglądały do mojej kieszeni. Były to modele większe, modele mniejsze, różne, głównie z powodu tego, że po prostu są bardzo tanie, a ich jakość jest wręcz co najmniej zadowalająca, jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny. Model 720 już od dłuższego czasu gości na rynku folderów, natomiast bardzo długo ja osobiście jakoś nie mogłem znaleźć jeszcze sobie wytłumaczenia, żeby go kupić. Jego cena to jest około 100 zł, 120 w Polsce. Natomiast można tam w granicach 80, 70 czasem ściągnąć go sobie z Chin. Moja codzienna linia EDC opiera się o Leathermana. Jest to mój główny nóż i główne narzędzie, które przenoszę ze sobą na co dzień. Natomiast jest to narzędzie, które przenoszę w kaburze na pasie, przypięte na smyczy. Dlatego też przekładanie go przy każdej zmianie spodni, czy też nagłego tam przebrania się, jest odrobinę męczące. Dlatego też jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, w której przebieramy się na szybko, potrzebujemy mieć nóż ze sobą, wtedy właśnie folder ze względu na swój klips. I tutaj wchodzi 720, która u mnie po prostu od ponad roku działa jako typowy backup. Jest to po prostu narzędzie, które zakładam zawsze, jak jestem gdzieś, gdzie mam Leathermana nie przy pasku, to gdzieś leży, czy też po prostu nie mogłem go, nie wiem, nie zdążyłem, nie chciałem się go ze sobą zabierać. Wtedy też właśnie ląduje taki zestaw zapasowy na pasie. Przyjrzyjmy się w takim razie z bliska 720 i pokażę Wam, co tak naprawdę mnie w niej urzekło. No to przyjrzyjmy się Ganzo F720 z bliska. Taka ciekawostka na początek: modele G720 i F720 są dokładnie te same modele. Różnią się między sobą tym, iż z czasem produkcji Ganzo wprowadziło logotyp Firebird, taką podmarkę, i pod nią jakby tą wydaje swoje narzędzia. Natomiast od tego momentu logo Firebird zmieniło również nazwę modelową z G720 na F720. Miałem jeden i drugi w rękach z czasów, gdy Ganzo jeszcze nie miało Firebirda, i niczym się one nie różniły. Obejrzyjmy go w takim razie szybko z zewnątrz. Ganzo 720 to bardzo charakterystyczna okładka z laminatu G10, który dzięki swojej takim frezowaniu bardzo fajnie, mocno siedzi w rękach. Jest on, ma dużo powierzchni takiej chwytliwej, ciernej, która dobrze wciera się w rękę. Krawędzie początkowo bywają odrobinę ostre, natomiast z czasem użytkowania się to tak jakby zaciera. Można oczywiście pokusić się o szlif, natomiast tutaj sugeruję po prostu poczekać, poużywać. Z zewnątrz okładka na trzy śrubki, śruba główna. Tutaj mamy zaślepkę, żeby nam tu się brud nie dostawał, ponieważ ramka jest dość spora. Tutaj odstęp pomiędzy okładkami jest dość spory i brud lubiłby się tutaj dostawać. Z drugiej strony bardzo duży klips, który można zakładać dwustronnie. Klips bardzo ładnie wchodzi do kieszeni ze względu na swój kształt. Nie rwie kieszeni, jest bardzo fajnie wyprofilowany, dzięki temu zaokrągleniu lepiej spisuje się przy jakichś delikatnych materiałach. Mocowany jest on przy pomocy takiej oto śruby, która ma formę zbijaka. Nie używałem tego jako zbijaka do szyb, natomiast no, jest to kawałek metalu, rzeczywiście prawdopodobnie można byłoby się posłużyć tym, żeby coś uderzyć, ewentualnie zbić szybę. Do tego mamy przelotkę na laniarda. Tutaj mój ogonek właśnie domowej produkcji, już trochę zniszczony, natomiast tak jak to mówiłem, rok już ponad ten Ganzo jest tak jakby w użytku, więc miał prawo się przywrócić. Coś, co bardzo charakterystyczne dla Ganzo, czyli blokada Axis Lock, blokada, która jest wykorzystywana w większości modeli Ganzo, moim zdaniem bardzo ciekawa. Może mam trochę sentyment, mój pierwszy folder właśnie z taką oto blokadą był.
Blokada charakterystyczna dla Gunsa, tak jak mówię, oni bardzo lubią sobie z tej blokady korzystać we wszystkich swoich modelach, może ze względu na to, iż przy okazji modyfikują trochę projekt, który czasem delikatnie umując po prostu jest mocno inspirowany projektami innych większych marek. Cóż jeszcze z zewnątrz ciekawego, mamy tutaj dwustronny kołek, bardzo grubą, wystającą na zewnątrz głownię, także więc kształt charakterystyczny takiej dużej łychy, czuć po prostu gabaryt w tym sprzęcie i otwórzmy go, zobaczmy co dalej nam się tutaj ukaże. Teraz dobrze widać, iż okładki są od środka ponawiercane, dzięki temu masa 209 gramów już większa nie jest, natomiast tak czy siak nóż jest dobrze wyczuwalny w rękach, ciężar jest dość spory, nawet jak na folder, jeżeli tu mamy spodnie bez paska, no to rzeczywiście on ciąży trochę w takich spodniach i trzeba kontrolować, co by ich delikatnie mówiąc nie ściągnął. Głownia o szlifie płaskim, delikatne podparcie pod kciuk, tutaj bardzo ładnie zgrywa się to również z takim jelcem, który zapewnia to, iż nie da się wręcz zsunąć palca pod ostrze pracując, jeżeli trzymamy tutaj palec wskazujący i ta ręka rzeczywiście jest odpowiednio bezpiecznie zaciśnięta. Głownia jest dość długa, dość szeroka, tutaj mamy, tak więc mamy wrażenie, iż użytkujemy naprawdę porządny kawał stali. Jeśli chodzi już o stal, to mamy tutaj bardzo charakterystyczną dla Gunso stal 440C, czyli stal nierdzewną, nawęglaną, która ma zapewne tak wielu zwolenników, jak i przeciwników. Nie jest to może najtwardsza stal, natomiast bardzo fajnie się ostrzy. Można bardzo gładko przy pomocy kilku pociągnięć dosłownie wyprowadzić sobie ostrość użytkową, którą tak jakby ja najbardziej lubię, ponieważ nie jestem tutaj jakimś zboczeńcem, jeśli chodzi o golenie się nożem. Mój nóż ma być po prostu ostry, użytkowy, przecinać, ciąć pomidora, ciąć warzywa na obozie, czy też właśnie popracować czasem w drewnie. Profil głowni rzeczywiście jest taki dość agresywny, bym powiedział. Zwracał uwagę, także Gunso nie jest może nożem, który jest najlepszy. Także Gunso 720 nie jest może nożem, który jest najlepszy, jeśli chodzi o dyskretne użytkowanie noża i nie zwracanie uwagi na nas, ponieważ w momencie, kiedy otwieramy Gunso bardzo szybko, automatycznie, słychać dość mocne kliknięcie. W momencie, kiedy osoba spojrzy na nas, zobaczy naprawdę kawał noża, kawał dużej głowni, która mocno zwraca uwagę, no i niestety tak zwany fear factor tutaj jest dość spory. Jest to też w momencie, kiedy tak jakby wystaje on z krawędzi kieszeni, widać naprawdę, że jest to, co nie jest to mały scyzoryk, czy też jakiś podręczny kozik, tylko że to jest po prostu kawał maczety. Samo Gunso dobrze leży w dłoni, w momencie, kiedy już mamy je otwarte, możemy skorzystać z fabrycznych wyżłobień, które są tutaj w rękojeści umiejscowione. Bardzo fajnie leży w dłoni, możliwość tej zaparcia kciuka nawet dalej, nie trzeba koniecznie tym jest, można go oprzeć spokojnie sobie na głowni. Jest ona bardzo szeroka, bardzo wygodnie się to robi. W tym momencie mamy dość dobrą precyzję ruchu i też pewność tego, że po prostu Gunso nam z tej ręki się nie wyślizgnie. Tutaj nasze palce, oczywiście tak jak mówiłem, chroni blokada Axis. Tutaj jak widać ślady po walce, tutaj coś uderzane było młotkiem, w sensie zamiast młotka był stosowany Gunso, jest delikatnie uszczerbiona okładzina. Co lubię w tym nożu? Lubię w nim to, że kosztował on około 100 zł, jest to taka cena średnia za ten model, jaki można sobie za jaką można go sobie zakupić i po prostu wiem, że jako typowy nóż użytkowy nie jest mi zupełnie go szkoda. Wiem, że jeżeli go zniszczę, czy też coś się z nim stanie, to po prostu za jakiś czas wymienię sobie coś na coś innego, czy też po prostu kupię sobie drugi taki sam, ponieważ zapracuje on raczej na swoją cenę. Gunso tutaj jak zwykle mają bardzo dobry stosunek ceny do jakości, tak więc wydając 100 zł na tego typu nóż możemy być w miarę pewni, iż będzie to produkt, który tej ceny będzie wart. Jeśli chodzi o prawie po półtora roku użytkowania, nie ma większych uszkodzeń, jeśli chodzi o,
o okładziny. Troszeczkę są oczywiście tutaj wytarte, możliwe, że dlatego też, iż on nie był za bardzo oszczędzany. Do środka dostaje nam się sporo kurzu, natomiast to też można, jeżeli ktoś lubi dbać o takie szczegóły, to można sobie spokojnie wyczyścić wacikiem higienicznym do uszu. I tutaj, jeśli chodzi o zużycie, blokada chodzi tak samo, jak chodziła fabrycznie. Sprężyny może już nie są tak sztywne jak fabryczne, natomiast cały czas bardzo pewnie trzymają, także jeżeli ktoś nie ma siły, czy też nie potrafi, to przypadkowo nie odsunie Axisa. Sprężyna trzyma mocno. Głownia ma delikatny luz prawo-lewo, jest to minimalny, po prostu praktycznie... Już. O, teraz go czuję. Prawo-lewo, delikatny luz. Można byłoby go skorygować, natomiast jest to naprawdę prawie niezauważalne. I góra-dół zerowy, dosłownie niewyczuwalny. Tak więc tutaj blokada bardzo ładnie się sprawuje. Wszystko trzyma się tak, jak powinno. Krótkie podsumowanie, żeby nie przedłużać. 720, bardzo fajna kosa. Myślę, że za tą cenę bardzo ciekawa pozycja do zastanowienia się, jeśli ktoś potrzebuje dużego noża do EDC albo też jakiegoś takiego ciekawego backupu, jak najbardziej polecam. Tak więc to właśnie był Ganzo F720, który przedstawiłem Wam w ten jakże piękny, słoneczno-deszczowy pierwszy dzień jesieni. Z mojej strony to wszystko, do zobaczenia następnym razem. Hej!